Kilkadziesiąt par małżeńskich zebrało się w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda, by świętować Złote Gody. Jubileusz ten obchodzony jest po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego i ukazuje pełnię piękna małżeńskiej miłości. Życzenia do jubilatów płynęły ze wszech stron, bowiem w uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele zakładów pracy, z którymi jubilaci byli związani, oraz członkowie rodzin długoletnich małżonków. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej jubilaci otrzymali z rąk prezydenta Świętochłowic medale za długoletnie pożycie małżeńskie, upamiętniające ten znaczący jubileusz i będące symbolem wdzięczności za budowanie podstawowej komórki społecznej. Odznaczenia te są dowodem uznania zgodności pożycia małżeńskiego, upamiętniają trud pracy i wyrzeczenia dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny. Podczas uroczystości uhonorowano również pary małżeńskie, które świętują diamentowe gody, czyli jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Jubilatom wręczono wiązanki kwiatów i pamiątkowe dyplomy. Uhonorowane pary małżeńskie są przykładem silnych i niepowtarzalnych więzi emocjonalnych, jakie mogą połączyć dwoje ludzi. Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych długich lat wspólnego życia w zdrowiu i harmonii, spędzonych w atmosferze miłości i spokoju oraz radości i satysfakcji z tego, co przez te wszystkie lata zbudowali, trwając przy sobie. Obszerną relację z uroczystości złotych i diamentowych godów będzie można oglądać na antenie Śląskiej Telewizji Miejskiej.